Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler, czyli takiego polskiego GTA. Witam was w kolejnym odcinku, który to już odcinek się tutaj widzimy, spotykamy razem, gramy sobie w Rustlera. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo misje poboczne, bo żeby zacząć wątek główny, no nawet nie mamy wątku głównego, bo żeby zacząć w ogóle wątek główny, potrzebujemy sporej ilości pieniędzy, około 5000. Miałem je chyba wcześniej, ale coś wygląda na to, że już ich nie mam. Także dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będą tylko i wyłącznie misje poboczne, więc jeżeli ktoś nie chce sobie oglądać misji pobocznych, to może to skipnąć. Aczkolwiek zapewniam wam, że misje poboczne są tak samo dobre. Rozpędzeni prosto w stronę słońca. Ciągle iść w stronę słońca. Przestańcie wyskakiwać z dziwacznych miejsc. A jeśli chodzi o okrągłoziemców, nie dało się ich przekonać. Myślę, że to przegrana sprawa. A ci obłąkani heretycy, co tym zaważyło? Nasza lista nie była dobitnym dowodem? No cóż, to znaczy tylko jedno: musimy wdrożyć dowód ostateczny. Niniejszym nakazujemy ci schwytać kilku okrągłoziemców. Tak się składa, że mamy wolny wóz więzienny. Wiesz, jak to jest: zawsze warto mieć jakiś pod ręką. Nasi agenci zlokalizowali ich gniazda. Udasz się tam? Co prawda, jedno z tych miejsc to bardziej obóz Meneli. Dlaczego ja jestem cholerną. Jesteście cholerną inkwizycją. Tak hiszpańską. A nie wiemy nawet za bardzo, czym jest Hiszpania. A i nie zwracamy sobie głowy przewożeniem ich tutaj, to my znajdziemy ciebie. Spodziewaj się nas, albo lepiej nie. Nie zwracaj się uwagi na piwo przyklejone do szafki. Z każdym razem będę tu tłumaczył, bo jak ktoś nie jest zaznajomiony z serią. Do diabła z nimi dosłownie, mam nadzieję, że przynajmniej płacą dobrze. Jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z serią Game Dev Tycoona, to nie będzie miał zielonego pojęcia, dlaczego mam piwo na ścianie. To trochę może być dziwne. A tutaj mam od razu ten wóz więzienny. No dobra. Ty w ogóle podoba mi się tego. Ta taka konwencja, którą robię, czyli wstaję sobie rano, jem sobie śniadanko, pozbaw przytomności okrągłoziemców. Dojeżdżaj wozem więzienny po ich nieprzytomnych ciałach. Okej, interesujące zadanie. Podoba mi się ta konwencja, że sobie wstaję, jem śniadanie, ogólnie to jem jeden posiłek. Nie zawsze, ale na przykład wczoraj tak miało, udało się. No bo to jest mało, taki jeden posiłek. Kurde, jestem giga głodny później. Później sobie, słuchajcie, wstaję, nagrywam odcinek, robię sobie kawę. Jak robię sobie żarcie, to robię sobie kawę, nagrywam odcinek. No jest miodzio. Zajebiście ogólnie tak z rana sobie ponagrywać odcinki. To jest dobry taki moment, bo to jest taki boost na rozgrzanie się mu umysłu. Bo jeżeli zagrałbym w grę nie nagrywając odcinka, no to sprawa by wyglądała zupełnie inaczej. Później cały dzień by mi się nie chciało nic. Ale fakt, że nagrywam odcinek, powoduje no takie, wiesz, że jednak się staram, chociaż trochę, nie? Nie mam kompletnie wywalone wszystko. Tylko staram się, żeby te odcinki były najlepsze. A swoją drogą, mówiąc o najlepszych odcinkach, wiesz co mnie zmotywuje do najlepszych odcinków? Żeby robić tak super odcinki jak jeszcze nigdy, wiesz co? O kurde. Like, komentarz, sub, wiesz o co chodzi. Pozbaw przytomności. Dobra, mogę mieczem? Aha. O kurde, o dobra. Ajajaj, widzowie. Dobra, ale sobie pogadamy przynajmniej, bo mam dużo tematów. Ty, to jak mam pozbawić przytomności? Nie mam szczęście, że pałą to mogę normalnie tego. Ale chyba nie, chyba cios był w kurce w skroń albo potylicę. Opowiadałem już tą historię pewnie 1000 razy, ale to jest trochę tak, że raz na jakiś czas mogę przypomnieć sobie tę historię i opowiedzieć je po 2-4 razy, kurczę, w ciągu roku, bo tak naprawdę nie każdy jest w stanie oglądać wszystkie serie, prawda? Nie każdy ma ochotę oglądać wszystkie serie i nie do każdego każda z granych przeze mnie gier może w jakikolwiek sposób trafiać, tak? I ktoś zobaczył, jakiś raster, gówno jebany, wyłączam ten syf. Zapropo dostawania w skroń. Kiedyś się, słuchajcie, wywaliłem na tego. Na twarz. Z roweru spadłem na twarz. Dlatego, słuchajcie, to jest nauczka. Zawsze. Mam nadzieję, że to tak mam zrobić.
Nauczka, słuchajcie, jest jedna. Zawsze, ale to zawsze, noście kaski. Nawet jak jeździecie rowerem. Bo ja kiedyś nie nosiłem kasku, jak się wywaliłem na twarz rowerem, to kiedy właściwie to zostałem popchnięty na rowerze, ale to już osobna sprawa, pozdrawiam. Więc, ale to już nieistotne. Znaczy nie, no dobra, w sensie dla beki zostałem, wiesz, tam się przykomarzaliśmy z kimś i zostałem, i jechaliśmy rowerami, zostałem popchnięty, wyjebałem się na twarz. I chłopie, ja wstaję, a tu taki ciurek, wiesz, wiesz co to jest, takie, że leje woda się stąd, nie? Ja się ze skroni, taka krew tu leci. I to tak, wiesz, no tam, no taki na metr, coś takiego. I kiedy, wiesz, stajesz z szoku, nie? Stajesz, dostajesz potężne uderzenie. Swoją drogą miałem rozjebane dwa kolana, złamany palec u ręki. I coś jeszcze tam mi było, nie? Czy tam ręka złamana, palec u ręki, coś takiego. Czy może te dwie rzeczy naraz. I wiesz, kiedy jesteś, kiedy adrenalin zaczyna pompować tobie, ale... Więc nie czujesz za bardzo bólu, jeśli chodzi o to, ale słuchajcie, ja jak wstajesz i widzisz taki ciurek krwi lecący z twojej skroni, to nie jest, i to jest, wiesz o co mi chodzi, to jest ciurek krwi, a nie kurde malina w filmie czy cokolwiek, nie? Tylko realnie widzisz, jak leje ci się potężna ilość krwi, uświadamiasz sobie, że właśnie umarłeś, nie? Pojebany gówno. Więc dlatego polecam sobie, słuchajcie, nosić kaski, bo gdybym miał kask, to by się nigdy takie rzeczy nie stało. A tak byłem, no, o krok, kurwa, od śmierci. O krok. W ogóle fakt, że zostałem przytomny po takim uderzeniu w skroń z całą masą ciała i jeżdżąc na rower, dostałem po prostu idealnie, uderzyłem głową, sparowałem, kurwa, wszystko na skroń poszło. I że po tym wstałem, zobaczyłem na łeb, jaki jest rozjebany. Zobaczyłem tą krew i przeżyłem, to jest, kurczę, pochczam. Chciałem sobie zachować bluzę, ale niestety matka mi powiedziała tak. Popierdoliło cię chyba, że tą bluzę będziesz tak trzymał w zjebie. Nie powiedziała tak, ale miała to na myśli. No niestety, więc nie zostawiłem sobie mojej pokrwawionej bluzy, ale to było świadectwo o tym. O nie. Ach, si... O... Niedobrze. Proszę mnie tu zostawić. Dobra, wyskakuj z... A kto to próbuje skrywać błędnego rycerza? Wierzę, jeśli ktoś ma sprawę tego gościa, to będę ja. Tak. Dobra, ewakuacja. Oj. Nie mów sobie od nowa, bo nie wytrzymię. Proszę. Punkt za punkt. Proszę. Nie. Nie, ale jeszcze tyle miałem. A nie, dobrze, ty. Nie, no co jest, kurwa, no przecież mam dwóch więźniów w tym. Dobra, pa, dwóch więźniów jest. To czemu muszę trzech od nowa? Ale skamas. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, jesteśmy. On mi podziękował, inżyniera, powiedział. Dzięki za uratowanie, a my, dobra, zamierzam sprawdzić. No to jest, chciałem go jeszcze gównem obrzucić. My, glewy sierpowy. Gleba. Ol złochcia ty walimy kombosy, nie wiem czy widzieliście. Dobra, udało się, jesteśmy tu. Mamy to, to chyba wszyscy, teraz zawieźmy tych dziwaków do drugich dziwaków. Dobra. Czyli gdzie? A, tam. Czyli głównie to prosto na razie. Po prostu jedźmy. Pamiętajmy, że do głównego wątku musimy generalnie uzbierać strasznie dużo siana. Co wam jeszcze powiem? Aha, dzisiaj kurde jakiś dziwny dzień. Nie dość, że nie mogę spać w nocy. Nie, dzisiaj w ogóle się nie wyspałem, bo spałem z 3 godziny, 4. Tragedia, ale... Lepsze jest to, że po prostu nie mogłem. Chce mi się giga spać, ale nie mogę spać. Po pierwsze, po prostu nie mogę spać, a po drugie jest tak, że dzisiaj wstaję, kurwa, jakieś roboty, chłopie koło mnie, coś mi napierdala, jakiś młotek, mówię, co jest, kurwa, to jakiś chłop coś buduje, nie wiem co on robi.
Facebooka ciągle czymś. Jakieś telefony mi dzwonią, kurwa, raz samego rana. Mówię, co jest? Kiedy to jeszcze nie koniec? Wciąż musimy wdrożyć dowód ostateczny. W tym celu zdobędzie dla nas wspanialszy trebusz. Na szczęście dla ciebie zadanie jest już w połowie wykonane. Znamy lokalizację obozu wojskowego mieszczącego w sobie takie urządzenie. Musisz go tylko oczyścić. No świetnie, ale właściwie po co to wszystko? A co służba kościoła mnie nie jest wystarczającą motywacją? Może palić się do innych rzeczy. Chętnie posłuchamy, jak się palisz. Nie rozumiem. A dobra, rozumiem. Co tu się dzieje? Halo? Przejmij obóz wąskowy poprzez zabicie wszystkich w środku. Jest to interesujący tytuł misji. Ale powiedz z buta, bo i tak ta karawana. Kawarana. Kawron? Kawarana nie jest tego. Nie jest za szybka. Ale chyba trochę żałuję teraz już swojej decyzji. Myślałem, że napotkam szybciej jakiegoś konia. No i ze wszystkich koni to musi być koń strażnika. Kurczę. Pozdrawiam do tego, kto tą mapę rysował. A tutaj se ale w sumie nawet ładnie te drzewa narysował. To mi się podoba, to drzewo, to teraz po lewo. Na tej mapie. Takie drzewowate, ty dobrze narysowane. Ja nigdy nie umiem drzewa rysować. Ja zawsze rysowałem drzewo tak, że waliłem korzeń, jakby. Taki okrąg, a tu jest tak ładnie, tak. Jak drzewowo, patrzę na pan. Patrzysz kiedyś na kogoś i myślisz, co tu mu siedzi w głowie. To jest jeden z najlepszych memów, szczególnie dla jakichś dziwnych osób, jak... albo jakichś tych... No ogólnie, w sumie do wszystkiego, jakby wyrwać coś z kontekstu, to pewnie wszystko będzie zabawne. Wchodzisz na własność państwową, zachowaj dystans. Przejmij obóz wojskowy przez zabicie wszystkich środków, jeszcze jeden krok i użyjemy sił. Jak to kurwa obóz wojskowy poprzez zabicie wszystkich środków, ty? A tu? Wygrałeś się, brać go. Niedobrze. A przeładujemy fastem. Dobra. Ty kusę jest giga OP. Kusę jest zbyt OP. Ale w sumie naboi jest mało. No racja. Jak to wszystkie środku? Intrus, intrus. No intrus, intrus, intrus. Zaraz tam intrus. O kurwa, ty przyjął na te... Oj, widzowie. No przecież nie wygram tego, jak to co? Powariowali chłopy. Dobra, od tych słabych bogów. Dobra. No i teraz jest problem, giga. Widzę, ale trzeba... O kurde, przecież to jest niemożliwe do zrobienia teraz. Autentycznie. Dawaj. Oj. Ale to będziecie... O! Dobra, jeden pad, ale jest niewąsko. Oj. Wow, co to było? Co jest? Halo? Dobra, nie mamy życia niestety. Taktyka... A, nie mamy też strzały w skórze. No nic, widzowie. To w takim razie jesteśmy chyba martwi. Czy pierdolić komuś dzidę na odległość? Kurde, nie dam rady. Chodź tu ten. A nie da się jakoś przejąć inaczej tego obozu? Nie bijąc się na przykład? Używając mocy kurczy miłości czy coś? Nie ma mocy miłości? Chyba nie ma, widzowie. TNT! Kurde, ale nie mam jak. Głównym raczej nie. Ale możemy tutaj przymierzyć. Oj. Ajajaj. Dubi dubi dibi da. Ajajaj. Gdzie będzie wczyt? Mam nadzieję, że tutaj już na miejscu. Dzisiaj trudne misje jakieś. Trudne misje boboczne dzisiaj. O nie wiem, czy... Halo?
Zepsuł się Sawę. Ojojoj. Ojojoj, widzowie, od nowa będę musiał wszystko robić. Kurczę, blaszka, no. Aj, szkoda, szkoda, widzowie, ale widzimy się za chwilę. To, halo, co to się kurde stało? Ty, rozpocznij stream, zakończ nagrywanie, znak z takiego wielkiego przycisku stały się takie małe, że... No, halo? Co? Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, nie wiem, czy to jakiś błąd OBS-a, czy coś. Udało mi się ich wyczyścić. A cóż za... A poczekajcie jeszcze chwilę. Kurde, i teraz traf ten przycisk. Bizowy, masakra, ty. Dobra, aż cóż za profesjonalne przejęcie, cóż za monumentalny trebiusz. Przeprowadziliśmy ze sobą tych obłąkanych. Nareszcie udowodnimy, że Ziemia wcale nie jest okrągła. Nonsens, zdewastujemy każdy głupiutki dowód, który rozpaczliwie próbuje się skleić. Otóż nie mylicie się. Jest jeden dowód, któremu nie zaprzeczycie. Z tego oto trybusza wystrzeliliśmy nas tak wysoko ku niebu, że zobaczycie z góry płaskość Ziemi. No dobrze, brzmi to całkiem rozsądnie, ale skąd pewne, że nie zginiemy przy lądowaniu? Możemy pierwszy testować to na krowie. Zawsze mamy jedną na czarną godzinę. Możecie i tak, ale jednak wciąż. Brzmi jak plan. Wybornie. Przyprowadź ją w imieniu Inkwizycji. O nie, biedna krowa. Muszę do tego dokładać rentkę. Co mam krowy przynieść? A, z prawej chyba, co? O nie. Jak mam przyprowadzić krowę? Ktoś mi powie? A, halo? Przyprowadź ich. Wydłupcaj szybciej. To nie jest humanitarne. O kurde, ja nim steruję jakby, tak? O, możesz iść przecież. Ona chyba nie chce iść. Oj kurwa, co to... No cóż, mućka. To już nie tak sta... To już nie tak, nie wiem, cringe'owo dla mnie, mućka. Nie wiem czemu tak jest, ale brzmi to strasznie cringe'owo dla mnie. O! Pochciam, mamy to. Boże, co za murdęga. Murdęga. Oto i ona. Zwiastun zdemaskowania waszych okrąglutkich bożków. Wyglądasz mi na człowieka, który wie, jak wystrzelić krowę z trebusza. Czy będziesz czynić honory? To ładuj wystrzel krowę z trebusza. Z trebusza. O, to było szybkie. Halo? To było wspaniałe. No może i krowa zdechła, ale człowiek jest zdecydowanie lżejszy, więc nie powinienem rozsmarować się na glebie. Co? Ale tak to brzmi logicznie, zdecydowanie. No nie wiem, nawet jako lekki jak piórko człowiek nauki mam wątpliwości co do bezpieczeństwa tego planu. Oho, wy ludzie mojej wiary, niech będzie. Nasz wierny agent, misja zabezpieczenia miejsca lądowania dla tych niewiernych jest w twoich rękach. Czy na tym etapie ktoś jeszcze jest zaskoczony? Co za siano? Zawsze się przyda. Ukradnij wóz z sianem z okolicznych pól. Okej. Okay. Pozwolę sobie tutaj skradnąć ten wóz. Mówiłem, słuchajcie, na samym początku, że... trzeba przyznać, że misje poboczne są równie interesujące, co misje główne. I to się chyba sprawdza. Chyba tak jednak jest, jak mówiłem. Miałem rację. Prowadź wóz z sianem na miejsce lądowania. O kurde, daleko ty. No nie wiem, ale jak my wyliczymy, jak każdy inaczej waży? To nie ma sensu. O. Coś czuję, że plan się nie uda. Może powinni najpierw inkwizytorzy.
W ogóle tak mi chodzi, słuchajcie, ostatnio przez długi czas mi chodzi takie zagranie, na przykład takie Europę Universalis albo Hearts of Iron i tak po raz kolejny usiądnięcie i zrobienie takiej serii. Kiedyś próbowałem zrobić z tego serię, ale nie wyszło. Ale teraz jakbym się spiął, to bym zrobił taką montowaną serię, która by była powiedzmy, nie wiem, 10 odcinków na Polskę czy coś. Na przykład Real Politics, a może Demokracji też bym zagrał, aczkolwiek Demokracji jest mało interesującą gierką z tego względu, że tam raczej mało grasz, dużo myślisz, nie? A in general udało mi się raz stworzyć potężną komunistyczną Polskę, nie no. Ale było, Demokracji też fajno. Chwila, naprawdę zamierzamy to robić? Przestańcie być takimi mięczakami i pokaż im, że się mylą. Zdecydowanie, tylko przyjrzyj się dobrze tam na górze. Oni są związani w ogóle, tak? O mój Boże, szkoda, że nie ma dublingów. Wydaje mi się, że może być trochę martwy. Tak czy inaczej, co mogą mu chodzić z tym, a niewiele nam to mówi. Nie, to było, a jak wpłak, skar, rozumiecie? No trudno siłować się z tą logiką. Prawda, ziemia jest płaska. Chodźmy powiedzieć reszcie. Może być okrągła. Dobra robota, zdusiliśmy heretycką zarazę i przy okazji posiedliśmy ten niebezpiecznie spektakularny trybus. Trybu? Nie wiem, jak to się czyta. Od teraz będzie to jedna z naszych dwóch kluczowych broni. Zaskoczenie, strach i trebusz, nie trybusz. Teraz to trzy bronie. Tak czy inaczej nie udało nam się bez ciebie. Teraz jesteś przyjacielem Inkwizycji. Czy to znaczy, że mam kartę wyjścia z więzienia, kiedy następny raz zesiecie mnie do kamieniołomu? Nie ma mowy. 1000 sztuk złota, pochcząb i nowe ulepszonko. Właściwie nie wiem, na co damy ulepszenie. Fabułoodporny. Guy przetrwa śmiertelny cios. Kurde, no, dostępne punkty jest mało. Co możemy kupić? To nie możemy, tylko. O, to możemy. Guy nie spada na. No przecież kupiłem to ze 1000 razy, co jest za skamas? Widzowie, no z 1000 razy kupiłem zaklinacza koni, no. Halo? Będziemy robić dalej misję dla tych? A nie ma już chyba. Chyba nie pozostało nam nic innego. Ty, a właściwie co ja tu mogę zrobić? Co to jest? Wydupku, mam wystrzelić się sam? Nie. Oj. No, właśnie nie masz sama, masz tu konia. Kurczę. Pomyślałem, że gra mi teraz oferuje możliwość wystrzelenia absolutnie wszystkiego. Ale niestety nie. Czy w ogóle tu jest kiedykolwiek noc? Ja mam wrażenie, że tu nigdy nie jest kurczę noc. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek robiłem misję w nocy w tej grze. Autentycznie. Ale wytrwały koń. Tą drogą. Wolny strasznie, ale wytrwały. Ciężko, żeby był szybki z taką zbroją. Dobra. Jakieś misje. Na pewno jest ta jedna misja z kosą, co trzeba wystraszyć chłopa. To jest misja poboczna. Aczkolwiek ja nie umieję. Klikałem wszystkie przyciski, się nie da. Robimy sobie wyścig? Może nie. Byłem właśnie ciekawy, czy nam nie wywali teraz tego. Bo tam był znak, że tą stroną jakby nie można wjeżdżać tutaj. Byłem ciekawy, czy nagle nie zacznie nas gonić tutaj milicja. Ale nie. Naprawdę żałuję, że nie ma tu dublingu. Żądam dublingu, twórcy gry. Możecie mnie wziąć jak chcecie. Może sam się zgłoszę. Chociaż pewnie nie byłbym dobrym dumblingistą, nie wiem jak to. O kurde, molek.
Dobra, misja poboczna, zostaw mnie przecież. Jak to? Co? O! No dobra. Może być. Co łaskę, od razu do misji pobocznej, elegancko, w Poząsiu. Taki fast teleport. Szar rozpoczyna się za kilka minut, a prawie nikt nie przyszedł. To już było. To pewnie znaczy, że ja muszę to zmienić. Być może, ale rentownym wsparciem Boga. Zapędź ludzi na msze. A to już było, ty. Każda misja będę musiał napierdalać ludzi, żeby tego? Bo nie chcę, żeby pan się wkurzył. Alo! Sorry, do kościoła. Hop, hop. Patrz się pana, do diabła. Do kościółka. Hop, hop, biegiem do kościółka. Spróbuj się nie stawić. Bałem wam misję z zapędzaniem ludzi, nie jest ciężka. Dobra. Boska robota, niestety w międzyczasie nasz organista spadł zwierzę i złamał sobie kark. Potrzebujemy muzykę na teraz. No i właśnie, zatrudnij jakiegoś barda i przynieś go. Jeszcze jak mnie policja goni. Ja pamiętam tą misję, ale nie, chyba jestem przekonany, że je właśnie nie wypełniłem, co? Nie było, czas był nieposiadany niestety. Nie udało się. Skąd tu barda wziąć, kurwa? Właśnie z tego, z powozu. Bard. Skąd tu barda wziąć? Jasny gwincior. Tu jesteś. Chodź tu. Jak się ciebie zatrudniało? Dajmy czadu, dobra. Chodź na wóz. Na wóz, dawaj. Dobra, ty, może się uda. Prosto, prawo, dół, prawo. Prosto, prawo, dół, prawo. Prosto, prawo. Dół, prawo. Tu z improwizacją. Dół. Dobra. Szefami jesteśmy. Tylko nie wiem, ile ja zapłaciłem bardowi. Mam wrażenie, że za dużo. Siema. Bard, serio? Cóż, będzie musiał się nadać. Msza już się zaczęła. Dobra, wszyscy wychodzą. Teraz pora wyłudzić po nich pie. Od nich pie, to znaczy zabrać dobrowolne datki na kościół. Szybko, zanim wrócą do domów. Zbieraj dobrowolne datki. Nie sądzę, żeby tyle kosztowała wejściówka do Królestwa Niebieskiego. Chodź tu szybko. Jedna moneta? Ja zostawiłem moją sakiewkę w domu. A sznurówka to nie pieniądze. Aż mi się przypomniała się, no faktycznie się kiedyś tego zbierało, nie? Przyjmujesz płatność ze zwojem? Faktycznie się kiedyś jak się tego, nie? Jak się jest w kościele, to się płaci sianko. Czasem. Znaczy no wypada chyba, nie? Ja nie wiem, bo ja no ani do kościoła nie mam... ani z chrześcijańskim Bogiem mi nie blisko, ani z tym... z chodzeniem do kościoła. Dobrze się spisałeś, synu. Kto wie, może twoje życie piekielne po śmierci będzie nieco mniej. Zaraz, to Henryk! Henryk! O, szczęść Boże, proszę księdza. Jak tak chyłkiem z domu Bożego smychać? Za twoją darowizną, zaszedł się tak hojnie. Ja nie mogę dzisiaj, proszę księdza, bardzo przepraszam. Uciekę z kurczycy, no nie wierzę, szybko łap go i bierz jego dobrowolną... darowiznę. Potrzebujemy jego dobrowolnej darowizny. Henryku. Złap parafianina, waląc go w buzię. No dobra, da się zrobić. Wracając z tego, co pamiętam, to darowizna już. Proszę, ja jestem niemalże bezdomny przez te niedzielne msze. No to przestań stać kościelnego cyca, idiota, a teraz zapłać. Kurczę, dużo złota. 200, faktycznie. Aż chyba nie wypadało kiedyś, nie? Jak pamiętam, to chyba nie wypadało nie dać pieniążka. No i wybaczcie, nie udało się go złapać, był zbyt szybki. A niech go piekło pochłoną. No nic, przynajmniej spróbowałeś. Nawet jeśli miernie, a jestem uczciwym biznesmenem.
Dobra, 300 sztuk złota, jeden punkt umiejętności. Nie podoba mi się, to nie jest duży bidos. To jest mały bidos. Ale możemy zrobić jeszcze jedną misję dla kościółka. O, muszę z konia zejść. Dobra, zrobimy jeszcze jedną misję. Nieświęcone diabła babi. Ubolewam nad tymi biednymi, nieświadomymi kupcami. Nie chcą płacić kościołowi za poświęcenie ich towarów. Może po prostu nie są bandą frajerów. Oj, ależ właśnie są. Nieświęcone diabła babi. Pora, żeby się o tym boleśnie przekonali. Iść na targ i zniszczyć niepoświęcone kupieckie towary. Brudna zagrywka, panie ojcze. Trochę dziwnie, jak mówisz na księdza ojcze. Co jest, chamie? Piekło pozdrowienia z ambony. Nie ma takiej zabawy tutaj. O, ty, mieszek. Nie wiem, w sumie to ja bym wam najebał ogólnie. O kurwa, żartowałem. Nic, już, przestań poproszę. Spokój. Panowie, żarcik. Haha, znowu was nabrałem. Iść na targ. Już wszystko? Czy chyba jedna? O, kurde, dost the bullet. Wszyscy macą. Szybko! O, pora wracać do grubaska. No, na konia może lepiej nawet nie wchodzić. Myk. Gdzie go wcięło? A nie, to te kupce. Wiedziałem, jak księdza nam porywają. Wrzesz się, że Zara poświęcą jego kurewską rezydencję. Wrzeszcząc. Siamać, nikt go nie tchnie, póki wisi mi kasę. Ja z moim dobrym niedobrze, co? Elegancko mi się wydaje. Myślę, że jestem gigakosem dublingowania. I umiem Sida leniwca, ale to chyba nie jest takie trudne. Sid leniwiec. Coś takiego. Byłem mały, to się tego nauczyłem. Kryłem umiejętność posiadaną. W ogóle ja teraz nawet na speedzie nie biegnę tym szybko koniem, ty. Patrzcie, teraz jest speed. Moje bany jest szybko koń. Szybki okoń? Zawsze chciałem mieć taką tego. Akwarium takie zwykłe z tego i chciałem mieć szczupaka tam. Byłem drogą. Teraz już nie chcę, bo tak za bardzo nie lubię zabijania zwierząt. I tym bardziej zwierząt, które zabijają zwierzęta, też nie lubię. Teraz bym nie chciał szczupaka. Basta, to ten coś tam. Wąs stąd! Kuśki do ssania tu nie dostaniesz. Bo zaraz tobie dam coś do possania. Ratuj księgę. Myślisz, że można nas tak po prostu dymać, Klecho? Wiesz ty, gdzie możesz sobie wsadzić twoje błogosławieństwo? Panowie, musicie popracować nad techniką zastraszania. Mniej gadania, więcej chlastania. Chodźcie, pokażę wam. Kurwa, widzę, ty masz kurze jebany. Dobra. O, on swojego chyba pod... Co ty, chłopie, z kusy mi chcesz strzelać, ty? Chodź tu. Dobra. Czy ze złoto pozbieram uratowanko? A nie, tam jeszcze są. Dobra, przynajmniej amunicję pozbierałem, tak? Tak, ładowanko. 15 ozamu? Na tamci się zbagowali chyba. Trzeba im pomóc znaleźć tutaj przejście. Halo? Kurwa, ty, ekipa jeszcze idzie. Co jest grane, ty? Ale że tak dużo ich? Dobra, kurde, no ciężko będzie strasznie. Dobra, jeden pokonany. Ja pierwszuper, ty, widzowie, strasznie będzie ciężko. Ten ma pięści na szczęście. Dobra, dwóch padło. Ojojoj, ciężko będzie strasznie. Ty masz pałkę, gin. Dobra. Przydałoby się życia. Muszę życia mieć. Nie chcę złota, chcę życia. 3 sztuki złota. 21.
potężne pieniądze. Potrzebuję tutaj, wiesz co chodzi, żyćka. Czy tarcza jest lepsza? Czy tarcza w ogóle, kurde, coś daje, w sensie... Ja mam wrażenie, że tarcza to jest głównie dla ozdoby, bez kitu. Nie, bo jednocześnie mogę tak samo... A w ogóle chyba jak się dobrze wykona unik, to mu się kopa strzela, nie? Coś takiego było, że jak w odpowiednim momencie. Już nie pamiętam, bo wcześniej zrobiłem sobie małą przerwę tutaj grania. Kurde, o dobra, mogę na szczęście się tak... Ojojoj. Dobra. Ładowanko. Chłopy są na grzybach po prostu. Ale śmieszne jest to, że ja sobie lubię tak tłumaczyć różne rzeczy w grze komputerowej. Na przykład jak grałem w Cyberpunka i było coś zbugowane, to mówiłem sobie, że to po prostu jest Cyberpunk. I świat jest zupełnie inny. I jakoś, szczerze mówiąc, w ogóle nie zwracałem uwagi na bugi. W sensie, tylko te z zapisami to były najgorsze, bo jak, słuchajcie, próbowałem wczytać gierkę, to w pewnym momencie się nie dało i musiałem przejść, ostatecznie gierkę, musiałbym przejść gierkę od nowa, bo już nie da się jakby wczytać jakby poprzedniej wersji. I no, i to jest chyba najgorsze. Ale tak ogólnie to Cyberpunk. Ty, no co mi się stało, że tak wszystko mi poznikało na takie małe literki, ja nic nie widzę. O Bogu, niech będą dzięki, że zamknij mordę w życiu, mam co masz do powiedzenia, dawaj złoto. 800 punktów, 3 punkty umiejętności, 800 golda, miodzio. Wykupujemy nie spadanie z konia i mam nadzieję, że wreszcie zaczniemy nie spadać z konia, cholipka. Bo za każdym razem, kiedy wykupuję nie spadanie z konia, to jakieś nie mam nie spadania z konia, więc nie wiem, co tu się dzieje. Idziemy, jesteśmy, o tu. Dobra, możemy iść robić kolejną misję poboczną. Ty, właściwie to mam jedną misję poboczną. No i głównych misji właściwie to nie mam, ty. Czyli mamy jedną misję poboczną tylko do zrobienia. To będziemy to robić, kurde, w następnym odcinku. Wierzę szczerze, że to nie jest tylko jedna misja poboczna, a że właśnie tutaj po misji pobocznej blokuje się kolejna misja poboczna. W każdym razie, słuchajcie, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli podoba ci się seria. Zostawić komentarz, subskrypcję, wiesz, dzwonek, żeby dostać powiadomienia codziennie o filmach. Pamiętaj o tym, że filmy są codziennie. Wpadnij na Instagrama, Twitcha oraz Twittera. Masz linki w opisie. Mój drugi kanał vlogowy. Oraz obejrzyj sobie Rewinda. Ja życzę tobie miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy. A, tu z rzeźnikiem było, pamiętam. Dobra, to zrobimy sobie jutro. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.